Zajmiemy się dzisiaj historią Lota, a zrobimy to z dwóch powodów. Jest wiele przyczyn, dla których interesuje nas początek Biblii, pierwsze księgi mojżeszowe, ale dwie z tych, na które chciałbym zwrócić uwagę, to po pierwsze fakt, że apostoł Paweł powiedział, że wszystko, co spotkało lud, co prawda na pustyni, a myślę, że nie tylko lud na pustyni, wszystko, co opisane zostało tam na początku, spisane zostało dla przykładu i ku pouczeniu dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu dni, czy też w czasach końca. Ale też Piotr właśnie powiedział słowa, które zostały przeczytane przed samym kazaniem, które mówią o tym, że miasto Sodoma i Gomora Bóg, te miasta, spalił do cna i na zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne. Czyli przykład Sodomy i Gomory jest przykładem, który ma pokazywać też, obrazować wydarzenia, które będą miały miejsce w czasie zakończenia historii tego świata i mają być dla nas pouczeniem. Pouczeniem dla ludzi, którzy mogliby żyć w takiej świadomości czy z takim postanowieniem, że Bóg, Jego prawo, Jego nauka nie jest istotna i to prowadziłoby ich do prowadzenia życia bezbożnego. I to, co dzisiaj będziemy chcieli zrobić, to przyjrzeć się po prostu postaci Lota. Zrobimy to w taki sposób, że będę chciał w jakimś stopniu wejść z wami w interakcję, to znaczy chciałbym was zapytać o kilka rzeczy, abyście mogli też wyrazić swoje zdanie w przypadku historii Lota, co myślicie o niektórych z jego postaw. Bo historia Lota zaczyna się w taki sposób, że Abram zostaje powołany. Powołany, by opuścić Ur, później Haran. I sprawozdanie mówi, że on nie wyszedł sam, zabrał ze sobą bratanka. Ten bratanek miał na imię Lot. I w zasadzie pierwszy raz historia Lota staje się istotną w sprawozdaniu biblijnym w momencie, w którym pojawia się pewien konflikt. I ten konflikt znamy, nawet nie tak dawno temu zwracaliśmy na niego uwagę, czytając Pismo Święte. W 13 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej zapisana jest historia sporu, nawet nie tyle między Abramem a Lotem, jeśli dobrze pamiętacie, a bardziej między kapłanami tych dwóch bogatych już wtedy ludzi. I Abram wyszedł naprzeciw, aby rozwiązać ten konflikt i rzekł w 8 wersecie: niechże nie będzie sporu między mną a tobą i między pasterzami moimi a twoimi. Jesteśmy przecież braćmi. Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Odłącz się więc ode mnie. Jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo, a jeśli chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo. Wtedy Lot, podniósłszy oczy, widział, że cały okręg nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak ziemia egipska, aż do Soaru. I wybrał sobie Lot cały okręg nadjordański i wyruszył Lot na wschód. Tak rozstali się obaj ci mężowie. Jeszcze raz, Lot i jego historia interesują nas dlatego, ponieważ chcemy wyciągnąć jakieś wnioski z jego postaw, z jego zachowań, które mogłyby pomóc nam w kontekście myślenia o wydarzeniach czasów końca, które są przed nami. I teraz jak czytacie takie sprawozdanie z tego, jak wyglądała rozmowa Abrama z Lotem, czy jest tu coś, czego moglibyśmy się nauczyć? Czy w postawie Lota zauważacie coś, co może można było zrobić inaczej? Czy może uważacie, że postąpił tak, jak należy? Bo różnie można to zinterpretować, ale czy widzicie tutaj ewentualnie jakąś lekcję, którą moglibyśmy wyciągnąć z tej prostej rozmowy, zapisanej w 3 wersetach? No, Lot nie liczył się z tym, co Abraham by chciał, tylko sam wybrał pierwszy, jako młodszy, zamiast dać rangę starszemu. Czyli tak, dziękuję. Możemy zwrócić na to właśnie uwagę, że Lot był młodszy i mimo tego sam zdecydował się wybrać, nie zostawiając wyboru Abrahamowi, czy wtedy jeszcze Abramowi. Zaraz dalej czytamy w wersecie 12. Abraham zamieszkał w ziemi kananejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego i rozbijał swoje namioty aż do Sodomy. Podoba wam się ten zwrot? Rozbijał swoje namioty aż do Sodomy? Czemu rozbijał swoje namioty aż do Sodomy? I co to w ogóle znaczyło, że rozbijał namioty aż do Sodomy? Powiększało się jego zasoby i bogactwo i ludzie może i dlatego dobudowywał tak dużo. Tak, zbliżał się w swoim czy wypasaniu stad, czy z miejscu zamieszkania, no bo wiadomo, że wtedy to troszkę inaczej wyglądało. Zbliżał się do Sodomy. Może też wyciągało go wielkie miasto. Na tamten czas to było wielkie miasto, Sodoma. No, być może w Sodomie widział coś, co było dla niego atrakcyjne. W każdym razie wiemy, że rozbijał namioty aż do Sodomy i nie jest dla nas żadną tajemnicą, że w końcu Lot zamieszkał gdzie? No w samej Sodomie, prawda? Jeżeli popatrzymy na historię opisaną w rozdziale 14,
Dowiadujemy się o tym, że miała miejsce wojna. Królowie Sodomy toczyli wojnę z sojuszem, który został, Sodomy i Gomory, z sojuszem, który został zawiązany przeciwko nim. I w wyniku tej wojny Lot został uprowadzony. Abram dowiedział się o tym, ruszył ze swoimi wojownikami i odbił Lota i w ogóle, no znacie tę historię prawdopodobnie, więc historia w zasadzie kończy się tym, że Lot zostaje odbity, później pojawia się kapłan Melchisedek, ale pomimo tego doświadczenia, które do Lota mogłoby być jakąś lekcją, jakąś nauką, żeby zastanowić się nad tym, gdzie mieszka, gdzie po swoim uwolnieniu Lot znowu zamieszkał? Znowu zamieszkał w Sodomie. Jeżeli popatrzycie na historię z rozdziału już później 19, gdzie opisana jest historia Sodomy i Gomory, w 19 rozdziale, to jest po całej rozmowie Abrahama z Bogiem, dowiadujemy się od wersetu 4 bardzo interesujących rzeczy. Zanim się położyli, do Lota, do domu przyszli dwaj aniołowie. Zanim się położyli, mieszkańcy miasta, mężowie Sodomy, od najmłodszego do najstarszego otoczyli dom. Cała ludność z najdalszych stron wywołali Lota i rzekli do niego: gdzie są ci mężowie, którzy przyszli do ciebie tej nocy? Wyprowadź ich do nas, abyśmy z nimi poigrali. Wtedy Lot wyszedł do nich do bramy, zamknął drzwi za sobą i rzekł: bracia moi, proszę, nie czyńcie nic złego. Oto mam dwie córki, które jeszcze nie poznały mężczyzny. Wyprowadzę je do was, a wy czyńcie z nimi, co wam się podoba. Dobrze, musimy powiedzieć, że to jest inny świat i inna kultura. Ale no, chyba wam się nie podoba to, co zostało tu powiedziane, prawda? Nie wiem, czy powinniśmy zwrócić uwagę na to, że Lot do mieszkańców Sodomy mówi: bracia moi, czy nie, ale na pewno używa takiego zwrotu. Nie możemy wyciągnąć zbyt wielkich, wiecie, wniosków z tego, nie? Ale na pewno Lot poniekąd jest jednym z nich, ale ciągle nie tak bardzo, bo pamiętacie, że oni mu zarzucą, że ty jesteś przybyszem w pewnym momencie. W każdym razie Lot im mówi: mam dwie córki, róbcie z nimi co chcecie, tylko nie ruszajcie moich gości. A potem jeszcze w 19 rozdziale i w wersecie, no, w zasadzie 15 i 16 jest mowa o tym, że aniołowie przynaglali Lota i jego rodzinę, żeby wyszli z Sodomy, ale co robił Lot? On się w wersecie 16 ociągał. On się ociągał. On nie chciał. Z różnych względów. I co zrobili aniołowie? Wzięli go za rękę i wszystkich ich wyprowadzili. I teraz popatrzcie proszę. Gdy myślimy o postawie Lota, najpierw moglibyśmy zobaczyć, może inaczej powiem, moglibyśmy zobaczyć wiele różnych takich zjawisk, które wydają się nie być ze sobą jakoś szczególnie powiązane, które pokazują, że może pewne rzeczy mogłyby wyglądać inaczej, nie? Mógłby zachować się inaczej. Moglibyśmy powiedzieć, właśnie tak jak zaznaczyliśmy, że w historii, w której rozmawia z Abramem, no nie powinien sam decydować, powinien decyzję oddać Abramowi, żeby to Abram zdecydował, gdzie chce pasać swoje stada, swoje trzody, a wtedy Lot wziąłby to, co pozostało. Moglibyśmy zwrócić uwagę na to rozbijanie właśnie namiotów aż do Sodomy i powiedzieć, że no, ten Lot to, no jego ciągnęło tam do tej Sodomy, a wiadomo, że Sodoma była miastem, a miasto wiązało się raczej w tamtym czasie z takim negatywnym kontekstem. Początek Biblii pokazuje, że to nie synowie Boży budowali miasta, a ci, którzy byli z synami ludzkimi, tymi, którzy byli Bogu niewierni. I idea rozbijania namiotów aż do Sodomy też jest raczej odbierana negatywnie. Moglibyśmy powiedzieć, że Lota po prostu ciągnęło do tego, co było złe. Potem moglibyśmy powiedzieć, że Bóg przemówił do niego, bo przecież jeżeli on już tam zamieszkał, jeśli już tam był i miała miejsce taka sytuacja, że wybuchnęła wojna i on został oswobodzony cudem przez swoją rodzinę w zasadzie, to mógł z tego wyciągnąć wniosek i nie wracać tam do Sodomy. A w końcu, gdy aniołowie go ponaglali, żeby wyszedł, on się opierał. Chcielibyście być jak Lot? No to posłuchajcie, przeczytam wam tekst. Z drugiego listu Piotra. Miasta Sodomy, to jest ten tekst, od którego zaczęliśmy. Drugi list Piotra, drugi rozdział, werset 6 i 7. Miasta Sodomy i Gomorę spalił do cna i na zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne,
Natomiast wyrwał sprawiedliwego Lota, udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników, gdyż sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich i trapił się dzień w dzień w prawej duszy swojej. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania. To jaki był Lot? Wiecie, co jest ciekawe? Że gdybyśmy jeszcze raz przemyśleli wszystkie historie, o których do tej pory powiedzieliśmy, w świetle tego tekstu, to wszystkie moglibyśmy zrozumieć inaczej. To znaczy, moglibyśmy powiedzieć, że historia, sprawozdanie rozmowy Abrama z Lotem jest bardzo krótka i może Abram nie pozwolił Lotowi wybierać. Może kazał mu wybrać. I Lot wybrał. Nie? Mogłoby tak być. Zaraz wam powiem w ogóle, do czego zmierzamy. On rozbijał namioty do Sodomy, ale czy to musi na pewno oznaczać, że on po prostu chciał być w Sodomie, bo pociągał go grzech, a może po prostu tak wypasał stada? Słuchajcie, ja się nie znam na wypasaniu stad, nie? Ale może po prostu z jakichś naturalnych rzeczy tak to funkcjonowało, że rozbijał namioty aż do Sodomy i w końcu w Sodomie zamieszkał. Bo tekst mówi, że on mieszkał w Sodomie i co robił w Sodomie? Ciągle jego serce cierpiało, widząc bezbożne uczynki ludzi, którzy byli wokół niego. Co pokazuje, że on nie brał udziału w tych uczynkach. Mało tego, jemu było ciężko z tym, że ci ludzie żyją w taki sposób. Może musielibyśmy spojrzeć na tę historię, w której zostaje on pojmany i jego... I Abram go wybawia z tego pojmania i z tej niewoli, że tak naprawdę fakt, że wraca do swojego domu i mieszka na powrót w Sodomie, może nie jest tak naprawdę zlekceważeniem Bożego Słowa. Może on wykonywał tam coś, co miało znaczenie. Przynajmniej Piotr sugeruje, że on tam był sprawiedliwy. I zwróćcie uwagę, że sprawozdanie Piotra nie mówi tylko, że był sprawiedliwy w tym sensie, że uwierzył Słowu Bożemu, ale że on rzeczywiście doświadczał pewnego trudu, doświadczał pewnego cierpienia, mieszkając wśród ludzi bezbożnych. Bo tam dokładnie, jeszcze raz przeczytam, jest powiedziane: sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki, słyszał o nich i trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej. I potem przechodzimy do tego trudnego momentu, kiedy on mówi: weźcie moje córki. Ja nie mam nic do powiedzenia w tej sprawie. W sensie, to jest tak straszny obraz, że ja naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Ale czy nie wiem, co powiedzieć, dlatego że nie znam tamtego kontekstu? Czy nie wiem, co powiedzieć, dlatego że nigdy nie mogłem sobie wyobrazić, jak coś takiego mogłoby się stać w świecie, w którym żyję? Po prostu nie wiem, co miałbym powiedzieć. Nie mogę Lota usprawiedliwić w żaden sposób, też nawet nie chcę tego zrobić, ale też nie wiem, czy mogę go bardzo, tak wiecie, jasno za to skarcić, bo ja tego nie wiem. Wydaje mi się, że mogę, ale to jest historia, która miała miejsce w innym świecie i choć trudno to sobie wyobrazić, może należałoby to na to spojrzeć... No nie, nie umiem tego nawet powiedzieć. Ja nie umiem na to spojrzeć inaczej. W każdym razie no jest to straszna historia. A potem jego ociąganie się. Ale czy my na pewno wiemy, dlaczego się tak ociąga? To kazanie nie jest o czasach końca. I to kazanie nie jest o Locie. To kazanie jest o tym, jak łatwo można wyciągnąć fałszywe wnioski. Jeśli założymy, że Piotr ma rację, a ja nie mam co do tego wątpliwości, to historia Lota jest historią człowieka sprawiedliwego, który nie chce żyć i nie chce patrzeć na grzech, któremu ciąży to, że widzi grzech, któremu ciąży to, że słyszy o grzechu. Żyje wśród niesprawiedliwego pokolenia i popatrzcie, jak Piotr to podsumowuje. Bóg może wybawić sprawiedliwego, a ci, którzy są bezbożni, zachowani są na sąd. Taki jest tekst, prawda? Czyli Piotr wyciąga z historii Lota taki wniosek, że był sprawiedliwy w świecie niesprawiedliwym i Bóg może go wybawić, a tych, którzy nie chcą być sprawiedliwi, zachować na sąd. My moglibyśmy, gdyby kazanie miało dotyczyć rodzin, nawet Hioba, Lota potępić za to, że nie potrafił zadbać o swoją rodzinę, skoro jego żona się odwróciła, nie? Gdybyśmy chcieli, zobaczcie, moglibyśmy wszystko wpisać w tę historię. Przy czym moglibyśmy się straszliwie pomylić. I powiem wam, że jeśli mylimy się w kontekście interpretacji historii sprzed kilku tysięcy lat, to nie jest to dobre, ale da się to przeżyć, nie? Gorzej,
jak mylimy się w kontekście rzeczy, które dzieją się wokół nas, a dokładniej ludzi, którzy żyją wokół nas. I tak mamy strzępy informacji o locie. I w podobny sposób w tym świecie często mamy strzępy informacji o ludziach, którzy są wokół. Dowiadujemy się takich urywków, takich prostych, krótkich informacji. I na podstawie tych prostych, krótkich informacji próbujemy zinterpretować cały świat, który nas otacza, albo życie danej osoby, albo jej zachowanie. I powiemy, ten Lot jest taki niesprawiedliwy, nie? Tak go ciągnęło do tej Sodomy. A Bóg nam powie, ej, on był sprawiedliwy i Bóg mógł go wybawić. Pamiętam, jak mieszkałem jeszcze w Wiśle, to było przed pójściem na studia, i tam w zborze rozmawialiśmy w gronie młodzieży o pewnym z wykładowców w Podkowie Leśnej. Bo doszła do nas informacja, że postąpił w jakiś tam konkretny sposób. Do dzisiaj pamiętam, jak siedzieliśmy na takim w małym gronie, nie wiem, było nas 4-5 osób i zastanawialiśmy się, no jak on mógł? Jak on mógł tak zrobić? Przecież to jest niedopuszczalne, żeby ktoś, kto reprezentuje Kościół, zachował się w taki sposób. Mieliśmy swój strzępek informacji i on był taki, wiecie, on był taki, no, taki, że mogliśmy wykazać taką gorliwość o święte rzeczy. I wszyscy byliśmy jednomyślni, że nie powinno się tak postąpić. A potem pojechałem na studia do Podkowy Leśnej. I mam zajęcia z tym wykładowcą. I on opowiada mi dokładnie tę samą historię, nam wszystkim. On nie wiedział o tym, że o niej słyszałem i nie wiedział o tym spotkaniu wcześniejszym. Opowiada tę historię i wiecie co? Ja siedzę na tych zajęciach i mówię sobie, Darek, jaki ty jesteś głupi. Bo jak on opowiedział tę historię, to doszedłem do wniosku, że ja postąpiłbym dokładnie tak samo. Ale zupełnie zmienia się perspektywa wtedy, gdy mamy więcej informacji. Bóg uczył nas, aby nie wydawać ocen, aby nie sądzić zbyt szybko. To znaczy są rzeczy, które należy sądzić, tak? Bóg powiedział, że aniołów sądzić będziemy, co dopiero sprawy pomniejsze. I my nie jesteśmy ludźmi, którzy mogą pozwolić sobie na taki komfort, że nie będą wydawać ocen. My o wszystkim wydajemy oceny i to jest normalne. Oceniamy, czy nasz samochód dojedzie, czy nie dojedzie, czy trzeba już zatankować, czy jeszcze nie. To jest całkiem normalne. Natomiast mamy ten wielki komfort, że nie musimy koniecznie osądzać ludzi jako takich. I to dotyczy każdej, słuchajcie, każdej relacji. Ta myśl powinna prowadzić nas, was, mnie, do takiego kontekstu, w którym jakby zawsze mamy taki dystans do siebie i do swoich ocen, w których możemy powiedzieć, dobra, wydaje mi się, że rzeczywistość wygląda w taki sposób, ale trzeba zrobić jednak krok wstecz i spróbować może uznać swoje ograniczenia, bo pewnych rzeczy nie wiemy. I tak, oczywiście wy tego nie zrobicie, ani ja tego nie zrobię, nie? Ale tak, my możemy wszystko oceniać. Możecie spojrzeć na mnie i pomyśleć, no nie wiem, no akurat to nieprawda, nie? Ale pierwszy raz ma muszkę. Czemu on nosi muszkę? Nie lubi krawatu. Czemu nie lubi krawatu? No nie lubi krawatu pewnie dlatego, że nie lubi tradycji. Dlaczego nie lubi tradycji? Pewnie jest liberalny. Dlaczego jest liberalny? Jego mama pewnie taka była. Wiecie, jakby historię można tworzyć i pisać w niesamowity sposób, podczas gdy można przyjść i zapytać, Darek, a czemu masz muszkę? A ja wam powiem, muszka jest praktyczniejsza, bo do zupy nie wpada, jak potem się coś je. Znacznie praktycznie. Polecam w ogóle wszystkim muszkę, jak chcecie coś nosić pod takiego. I wiele rzeczy rozwiązuje się bardzo szybko, jeśli człowiek naprawdę chce się dowiedzieć. Tylko pytanie, czy człowiek naprawdę chce się dowiedzieć. Bo czasem, gdy myślę o sobie, zastanawiam się, czy nie ma w tym czegoś takiego, co ma taki pozór duchowości, że ja mogę nie wiedzieć, a się jednak domyślić. To znaczy, no słuchajcie, prosta rzecz. Dowiadujecie się, że coś dzieje się w jakimś innym zborze. Nie wiem, pastor coś zrobił, starszy zboru coś zrobił, jakaś sprawa, nie wiem, dyscyplinarna, wszystko jedno. Dzisiaj wszyscy mamy możliwość zapytać wprost osoby, której to dotyczy. A jednak jakoś tak nie jest takie proste, nie? I popatrzcie, Lota już nie zapytamy. No to już nie zapytamy. No bo jak?
Możemy modlić się i mówić, Boże, pokaż nam, jak ta historia wyglądała, ale jakby nie mamy innych narzędzi niż historie, które opisane są w Biblii i z nich wyciągamy wnioski. Porównujemy je z Nowym Testamentem. Jeśli Nowy Testament nam pomaga coś zrozumieć, to jest dla nas lepiej. Ale Lota nie zapytamy. Ale ludzi, którzy są wokół nas, możemy zapytać. Możemy zapytać. Możemy wyjść naprzeciw. Możemy rozwiązać wyzwania, które gdzieś tam istnieją. I z mojej perspektywy już służenia w Kościele, a mówiąc w Kościele mam na myśli wśród ludzi, ponad 12 lat, mam wrażenie, że naprawdę wiele konfliktów mogłoby szybko zostać rozwiązanych, gdyby nie domyślanie się, gdyby nie takie... Słucham? Insynuacje. Ale one nie zawsze są, bo to nie zawsze wynika ze złych intencji. Na przykład ostatnio ktoś coś ode mnie chciał i mnie o to nie poprosił. Więc to nie był jakiś konflikt, nie? Nie poprosił mnie o to. I potem wyszła sprawa, ja rozmawiam z tą osobą, to czemu mnie o to nie poprosiłeś? A odpowiedź była taka, no bo spodziewałem się, że może się obrazisz. I teraz ja sobie myślę, no jak? No, ale ktoś rzeczywiście realnie jakby obawiał się, że może się to stać. Więc to nie wynika z jakichś złych intencji, tylko czasem można wprost zapytać, nie? My jako Kościół szczególnie nie jesteśmy razem od wczoraj. My jesteśmy razem od dłuższego czasu i ideą byłoby tworzenie takich więzi, w których można by rzeczywiście zapytać. I to jest w porządku. Z mojej perspektywy i myślę, że z waszej też, lepiej jest, gdy ktoś nas zapyta, niż gdy domyśla się całe życie i potem jeszcze czasem mu się coś wymsknie i opowie coś gdzieś, nie? I wtedy jest dużo, dużo gorzej. Tak jest z konfliktami na przykład, nie? Gdy ma miejsce jakiś konflikt, a już najgorzej, jak to jest konflikt jakiś taki rodzinny, a jeszcze najgorzej, jak dotyczy pieniędzy, to ojoj. Ale to wtedy jest tak, że ludzie się ze sobą pospierają, przez lata ze sobą nie rozmawiają i potem różnie bywa. Czasem to nie jest takie proste, ale czasem jest tak, to było w ogóle ostatnio taką sytuację, próbowałem rozwikłać, że już nikt nie jest tak naprawdę obrażony, ale jest jakoś tak, wiecie, tak, że pewnie ta druga strona ma jeszcze wiele przeciwko mnie, jak ja przyjdę, to pewnie mnie odrzuci, a ta druga strona myśli tak samo i ludzie trwają w takich rzeczach zupełnie niepotrzebnie. Gdyby nie sądzić niesprawiedliwie, nie? Gdyby nie wydawać ocen niesprawiedliwie, gdyby próbować być uczciwym, gdyby mieć dystans do swoich myśli, to może Lot nie byłby taki niesprawiedliwy. Może mogłoby się okazać, że nie jest tak źle. W innych przypadkach okazałoby się, że jest gorzej niż nam się wydaje, bo czasem osądzamy ludzi lepiej niż oni rzeczywiście, niż... Rozumiecie. Ale wtedy bylibyśmy przynajmniej bardziej przejrzyści. Nie zawsze natomiast to się da zrobić. Ja mam taką zasadę, to jest bardzo prosta zasada, nie zawsze mi się ją udaje stosować w życiu, ale zasada dla samej zasady jest całkiem prosta. Nie rozwiązuje ona wszystkich problemów, ale przynajmniej mi pomaga myśleć inaczej o ludziach. Bo ja jestem człowiekiem, który ma swoje zdanie, nie? Z różnymi rzeczami się nie zgadzam, różne rzeczy mi się nie podobają. I czasem w różnym środowisku o tym się rozmawia. Tak po prostu jest, tak wygląda życie. Ale staram się mieć taką zasadę i polecam wam ją. Gdybyście tę rzecz mogli rozważyć, że może warto byłoby to wprowadzić w waszym życiu, to może by to było dobre. Staram się, gdy rozmawiam z kimś o innej osobie, której nie ma z nami, przynajmniej, jak już więcej nie mogę zrobić, przynajmniej w tym gronie, w której rozmawiamy, na koniec tej rozmowy pomodlić się za tę osobę. Bo to ja nie wiem, czy byliście w takich sytuacjach, ale czasem to nie od was zależy, że nie tak bardzo od was zależy, że rozmowa toczy się w jakimś kierunku. Wiadomo, można pewne rzeczy przerwać, można zatrzymać, ale czasem nasz rozmówca bardzo chce powiedzieć coś przykrego, coś niedobrego o tej osobie czy o innej osobie. Ale gdy zaproponujemy wtedy modlitwę, żeby pomodlić się za osoby, o których rozmawiamy, słuchajcie, zawsze wtedy jest lepiej. Ale może lepiej byłoby jeszcze próbować w głowie wytworzyć sobie taki obraz, że może po prostu nie wszystko wygląda tak, jak nam się wydaje. Uczę się tego strasznie wyraźnie w ostatnich latach, że rzeczywistość często jest inna, niż ja ją sobie w głowie namaluję. I to jest lekcja, która na każdym poziomie, w każdym momencie życia jest potrzebna i przydatna. Czasem o niej bardziej pamiętamy, czasem o niej zapominamy, ale ona jest ważna. Ona jest ważna. Ona pomaga być przejrzystym.
I tak, gdy patrzę na Jezusa, Jezus jest przykładem osoby, o której powiedziano, że on nie potrzebował świadectwa o ludziach, bo on wiedział, co jest w sercu człowieka, prawda? Ale ja nie wiem. Ja nie wiem. My ciągle powiemy, że po owocach poznacie ich i to jest fakt i po owocach możemy wiele rzeczy poznać. W większości przypadków te zwroty dotyczą fałszywych proroków i nauczycieli. Ale słuchajcie, nawet wtedy człowiek może się pomylić. Pozwólcie, że podsumuję to w taki sposób. Bóg dał Kościołowi pewne narzędzia, z których Kościół powinien korzystać. Mówiąc Kościołowi, mam na myśli teraz was. Apostoł Paweł mówił, że jeśli jest ktoś wśród was, kto żyje nie tak jak należy, to powinniście go wykluczyć spośród swojego grona, aby w ten sposób on mógł zobaczyć, że jego postawa jest niewłaściwa i nawrócić się, póki jeszcze ma czas. To oznacza, że my jako wspólnota, jak Kościół, jako taki, razem podejmuje decyzje. Możemy je nazwać nawet decyzjami dyscyplinarnymi w określonych sytuacjach. Ale to zawsze jest bezpieczniejsze, gdy robi się to wspólnie, niż wtedy, gdy robimy to indywidualnie. W większości przypadków jesteśmy bardziej narażeni na krzywdę i na to, że my będziemy krzywdzić ludzi, gdy wydajemy osądy o ludziach, mając strzępki informacji. A zwykle tyle mamy. Nagminne to jest w kontekście historii. Patrzymy na historię i wybaczcie, to jest może wynik tego, że ja bardzo lubię historię, ale drażni mnie to troszkę, że ludzie patrzą na historię i mają skrawki informacji, naprawdę skrawki informacji. Zwykle nie przeczytali wiele o zagadnieniu, o którym się wypowiadają, ale wydają osądy o historii w sposób taki, że są pewni, że sprawy wyglądały tak, a nie inaczej. I ciągle, znów, póki dotyczy to historii i ludzi, których już nie ma, to jakkolwiek może to być krzywdzące i niewłaściwe i prowadzić nas do złych wniosków w kontekście tego, jak wyglądała rzeczywistość w przeszłości i może prowadzić do wyciągania złych lekcji na teraźniejszość, to ciągle nie jest to aż tak wielkim problemem, jak wydawanie niewłaściwych i niesprawiedliwych osądów o ludziach, którzy żyją wokół nas. Niewłaściwego osądu o swojej żonie, o swoim mężu, o swoim dziecku, o swoim kuzynie, o swojej sąsiadce, o każdym człowieku, który jest obok, o tym, który jest bliżej, o tym, który jest dalej, na podstawie jakiejś rzeczy, które są niesprawdzone, niepewne, które są domysłami, które są po prostu niepewnymi informacjami. W ten sposób wyrządzamy dużo krzywdy. I powiemy, które z 10 przykazań mówi, że tego nie powinno się robić? A ja wam powiem, że wszystkie. Bo wypełnieniem zakonu jest miłość, a miłość ma w sobie szacunek. Jeśli człowiek nie potrafi uchwycić tego, że funkcjonowanie w środowisku, w jakimś społeczeństwie wymaga od chrześcijanina nie tylko surowych zasad, które można zachować literalnie bez drugiego człowieka, a że wymaga się od człowieka czegoś więcej, właśnie takiego właściwego duchowego podejścia do drugiej osoby, to człowiek taki nie jest w miejscu, w którym być powinien. Więc prosta myśl, prosta lekcja. Dwie. Jak o kimś rozmawiacie, kogo nie ma z wami, a szczególnie jeśli jest to rozmowa, w której macie uwagi względem tej osoby, znajdźcie w sobie odwagę, żeby w tym środowisku, w którym rozmawiacie o tej osobie, pomodlić się za nią. Tak z troską, tak z miłością, tak z sercem, tak prawdziwie. Jeśli wokół was są ludzie, względem których macie wyrobione swoje stanowisko i wydaje wam się, że może są w jakimś konflikcie z wami, może rzeczywiście są w konflikcie z wami, albo z jakichś względów trudno jest wam być z nimi, rozmawiać z nimi, słuchajcie, przemyślcie to, bo może nie jest tak, jak wam się wydaje, może nie jest tak, jak mi się wydaje, może tak naprawdę problem nie jest tak wielki, a może rozwiązanie nie jest tak straszne. I trzecia rzecz. Bardzo trudna, ale gdyby patrząc na Jezusa, na apostołów, na Kościół, na Stary i Nowy Testament, brać z nich przykład i brać też nasze doświadczenie pod uwagę, że nie jesteśmy prorokami i trudno nam poznać, co jest w sercu człowieka. Gdybyśmy z tyłu głowy mieli ciągle taką myśl, że nasze zdanie może być błędne, że może być inaczej niż nam się wydaje,
to bylibyśmy bezpieczniejsi. Byłoby nam lepiej, nam i ludziom, którzy są wokół nas. Bo może nie bylibyśmy zbyt skrajni wtedy, gdy ta skrajność nie jest potrzebna. Może nie wypowiedzielibyśmy zbyt mocnych słów wtedy, gdy nie te słowa akurat są potrzebne. To byłoby cenne. To byłoby cenne. Więc mądrości wam życzę. Takiej Bożej mądrości. Takiego rozsądku. Bo może w czasach końca, gdy mówimy o tych proroctwach, które mówią o tym, że nawzajem wydawać się będziemy i nawzajem nienawidzić się będziemy, o czym mówił Jezus w Ewangelii Mateusza w rozdziale 24. Może gdybyśmy teraz funkcjonowali na lepszych zasadach, może te słowa nie musiałyby się spełnić w aż tak wielkiej mierze? Może mogłyby nie dotknąć was, mogłyby nie dotknąć mnie, może mniejszej ilości osób, gdybyśmy stworzyli fundament, który jest mocny, dobry, fundament Słowa Bożego, ale też miłości, która objawia się w Chrystusie i mogłaby objawiać się jeszcze bardziej w nas. Także bądźcie ostrożni i mądrzy. Ja też postaram się być ostrożny i mądry i w ten sposób. Może będziemy jeszcze bardziej gotowi na czas, który jest przed nami. Amen.